Dzisiejsza gala to wielki sukces wielu firm, artystów, ale też magazynu VIP. Myślę, że bardziej firm niż magazynu VIP. Magazyn VIP ma za zadanie łączyć ze sobą właśnie firmy z osobami, tymi prawdziwymi VIP-ami, czyli artystami z polskich scen teatralnych, z polskich scen muzycznych. Od 7 lat organizujemy gale VIP-a, które mają właśnie te środowiska łączyć, ale chcemy też pokazywać oprócz tych celebrytów, czyli tych osób bardzo znanych, polskie przedsiębiorstwa, które na rynkach światowych i rynku polskim sobie świetnie dają radę. Łatwo nagrodzić firmy Orlen, KGHM, firmy, które mają i tak pieniądze z podatków, firmy, jesteśmy zmuszeni kupować ich produkty, ale małe firmy, firmy rodzinne, które od 20-30 lat działają sobie świetnie na rynku, ich produkty są znane nie tylko w Polsce, na całym świecie. My chcemy pokazywać takie firmy, takie osoby, które tworzą polską gospodarkę i są tymi celebrytami, tymi VIP-ami polskiej gospodarki. Jakimi kryteriami kierowali się Państwo, wybierając firmy i artystów dzisiaj nagrodzonych? Firmy, które są dzisiaj nagrodzone, to firmy, które etycznie podchodzą do biznesu, zarządzają dużymi przedsiębiorstwami, ale też małymi przedsiębiorstwami, zatrudniają pracowników, płacą podatki, ich produkty są znane i doceniane w Polsce, tak jak powiedziałem, i na całym świecie. Kto dzisiaj, czy mógłby Pan wymienić kilku laureatów, którzy dzisiaj zostali uhonorowani? Myślę, że tak. Od małej firmy, która produkuje buty, które są znane na rynkach polskich i zagranicznych, po wielką kopalnię Morawica, która eksportuje produkty dla branży budowlanej, ale też ma świetne marmury, które są wykorzystywane do produkcji kościołów na całym świecie, czy polskiej, czy warszawskiego metra. Spółdzielnie mieszkaniowe, które sobie świetnie radzą na rynku polskim. Firmy medyczne, gdzie mówi się, że szpitale są deficytowe, a u nas są firmy, pokazujemy firmy, które sobie świetnie dają radę. Ich wyniki finansowe pokazują zupełnie coś innego. Czyli czasami wystarczy pomyśleć, dobrze zarządzać, żeby tą służbą zdrowia, tej służbie zdrowia pokazać sukces. Państwo dzisiaj nagrodzeni statuetką VIP-a Akademia Tańca Relis. Piękny pokaz. Skąd pomysł na przygotowanie takiego akurat programu na dzisiaj? Nasza Akademia od jakiegoś czasu stara się wprowadzić taniec w inne sfery niż tylko parkiet taneczny. Chcemy pokazać jego kunszt, jak to się mówi na salonach. To jest tak godna gala, że przyjęliśmy natychmiast zaproszenie na to, żeby móc tutaj wystąpić. Jak myśli Pan, czy tancerze mogli się poczuć dzisiaj również VIP-ami na scenie? Zdecydowanie tak. To jest, w jaki sposób zostali przyjęci zarówno przed występem, jak i w trakcie występu i po występie, pokazało im, że nie tylko hale sportowe, ale właśnie i luksusowe miejsca są do tego, żeby mogli w nich się prezentować. Poprowadzi dla Państwa młody, zdolny, mój kolega z Pytania na Śniadanie, Aleksander Sikora. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, zaczęliśmy mocno, prawda? Tak, przed chwilą na naszej scenie mieliśmy okazję obejrzeć pokaz tańca utalentowanych uczniów z Akademii Tańca Relis, czyli szkoły założonej przez Piotra Patłaszyńskiego. Nagrodźmy ich jeszcze raz gromkimi brawami.
dzisiaj zaprezentowała gościom Gali VIP? Dzisiaj zaprezentowałam najnowszą swoją kolekcję. Co ważne, była to kolekcja przedstawiona przez debiutantki, dziewczyny, które nie są modelkami, tylko debiutantkami. Jakie to były stroje? Dzisiaj były głównie stroje wieczorowe. Balowe. Z tego, co usłyszałam z ust osób, które oglądały, były to suknie wieczorowe, ale nadające się do noszenia, co było dla mnie naprawdę miłym zaskoczeniem, że był tak fajny odbiór mojej dzisiejszej kolekcji. Każda statuetka, każde wyróżnienie znaczy wyróżnienie. No, czuję się tutaj usatysfakcjonowany, że zostaliśmy gdzieś tam zauważeni, bo to jest bardzo no, dla nas bardzo cenna rzecz, zważywszy, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 30-lecie firmy, którą założyłem. No i szczęśliwie jakoś prowadzę do chwili obecnej. Instruktorzy Akademii cenią indywidualność. Zapraszamy Państwa. Ale uśmiechnięci. Na pamiątkowe zdjęcie z panem redaktorem. Prosimy o zdjęcie. Z pani kreatorką. Jak wykreować sukces? Myślę, że ciężką pracą, pracą i jeszcze raz pracą, ale za pomocą moich cudownych klientek, którym zaufałam dobre 20 lat temu i towarzyszą mi w moim życiu do dzisiejszego dnia. A co znaczy dla pani dzisiejsza statuetka? Wielka radość, jest to zaszczyt dla marki DKA, wyróżnienie, ale przede wszystkim jest to nagroda dla moich cudownych klientek. Co znaczy dla pana ta statuetka, którą dzisiaj pan otrzymał? No to jest no, takie trochę podkreślenie, że te lata bardzo trudnej pracy, bo w zarządzaniu nieruchomościami nie da się idealnie osiągnąć niczego, bo to jest zawsze szukanie czy dążenie do pewnego ideału. I to, co czynimy przez kilkadziesiąt lat, no jest takim potwierdzeniem, że warto jednak, bo dla nas zyskiem, tak jak dla przedsiębiorstw jest pieniądz, to u nas jest zadowolenie mieszkańców, zadowolenie członków spółdzielni, można tak powiedzieć. I jeżeli zostało to docenione, no to oznacza, że jesteśmy usatysfakcjonowani. Zwrócili uwagę na pliki banknotów, które leżą przed wami. Mam taką sugestię, żeby pilnie ich strzec, bo podczas dzisiejszej gali mają Państwo również możliwość poczuć klimat kasyna. Otrzymaną kwotę będzie można stracić lub pomnożyć, czego Państwu oczywiście życzę. Osoby, którym dopiszę szczęście, będą mogły za wygraną wziąć udział w licytacji trzech wyjątkowych nagród, o które będzie można zawalczyć dzięki zgromadzonym środkom, w tym obrazu wspomnianej artystki, która była przed chwilą na naszej scenie, pani Wiktorii Romanowej. Zaś w dalszej części wieczoru każdy z Państwa będzie miał okazję wylosować w loterii wizytówkowej wspaniałe nagrody ufundowane przez partnerów gali. Pod warunkiem, że wrzucą Państwo swoją wizytówkę do szklanej kuli. Hostesy są wśród nas. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił, bardzo zachęcamy. Jak Państwo widzą, to jest dopiero początek tego wspaniałego wieczoru i kolejnych wrażeń. Chcemy przypomnieć, że ten parkiet w hotelu Sheraton czeka na Państwa. Jesteśmy przekonani, że już niedługo przy okazji występu zespołu Manam nie będzie trzeba zachęcać Państwa do zabawy, ale póki co chyba życzymy smacznego po prostu, i prawda? Udanej zabawy. Do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia za chwilę. Co to jest według pana VIP? To jest tak, ja rozumiem ten skrót.
Very important person z angielskiego, czyli bardzo ważna osoba. I nie wiem, jakim cudem taka statuetka jak VIP trafiła w moje ręce. Widocznie pan zasłużył. No wie państwo, ja mam takie doświadczenie sprzed lat, kiedy zostałem zaproszony jako właśnie tak zwany VIP na jakąś imprezę i nagle pan, który wpuszczał do sali, powiedział: nie, nie, teraz ja mam przekazanie, żeby żadnych VIP-ów nie wpuszczać, bo pan Schumacher wyjeżdża. No także znaj proporcje, mocią panie, ale jestem bardzo, bardzo jakby zaszczycony, że znalazłem się w tak zacnym gronie nagrodzonych w tym roku tą statuetką. Cieszę się, że kapituła docenia ludzi, którzy próbują coś robić, coś nieszablonowego. Co to jest według pana VIP? Very interesting possibility. Czyli po prostu bardzo ciekawa możliwość. I pan za taką został dzisiaj uznany. No prawdopodobnie. A jak pan myśli, co się złożyło na te interesting possibility w pana życiu? Ja myślę, że przede wszystkim pasja, którą się dostaje, no i kawałek talentu, który też się dostaje, nie ma co nosa z tego powodu zadzierać. Staram się nie zadzierać i dobrze wykorzystać, co mi zostało dane. No i do tego świata okoliczności dodać nieco pozytywów. Czyli talent, pasja i umiejętne wykorzystanie tego sprawiło, że pan dzisiaj tutaj jest i że pan tyle sukcesów ma na muzycznej scenie. Myślę też, że praca, co jest oczywiste, bo bez pracy kołaczy nie ma. Ale szczęściem tak się złożyło w moim przypadku, za co jestem też wdzięczny bardzo, bo nie każdemu się udaje, że moja pasja połączyła się z moją pracą. No i cóż, można tylko być wdzięcznym i cieszyć się z tego powodu. Statuetka w samochodzie. Tak, musiałem pójść po telefon, bo zapomniałem, bo jest bardzo dużo znajomych, kolegów i te bez selfie się nie obejdzie. Czyli, ale selfie już się udało? Jeszcze nie, bo właśnie wracam, mam już aparat, mam telefon, w ogóle zacząłem szukać telefonu, kiedy zobaczyłem, że wszyscy sobie robią zdjęcia i pomyślałem sobie, no dzisiaj w dzisiejszym świecie nowoczesnym, bez zaprezentowania tego w internecie dzięki telefonowi, no to po prostu nie ma szans, więc wróciłem szybko. Ja jestem jeszcze oldschoolowy, więc nie zawsze pamiętam o tym, że dobrze sobie zrobić zdjęcia z kolegami czy z laureatami tej edycji VIP-ów. Razy już pan gościł na tej gali. Tak, to prawda, ale wydaje mi się, że za każdym razem w innym kontekście, tak? Bo tym razem nie jako firma, ale nasze osiedle wyróżniło się pod kątem wyjątkowości, tak? Czyli zostało wynagrodzone VIP-em. A jak pan myśli, co doceniła kapituła konkursu? Moim zdaniem tak naprawdę istotą naszej działalności jest to, żeby słuchać naszych klientów i każde nasze osiedle, które powstaje, jest lepszą wersją tego poprzedniego, tak? I nasi architekci, którzy na nas pracują, przetwarzają nasze pomysły w konkretne projekty i to, co dzisiaj stworzyliśmy, czyli Mirabelka 3, charakteryzuje się tym, że po pierwsze spełnia wymogi, jeżeli chodzi o aranżację, dodatkowo jest wyjątkowa pod kątem energooszczędności, tak? Bo jako jedni z niewielu deweloperów na dzień dzisiejszy oferujemy po pierwsze odzysk ciepła w standardzie, a druga sprawa to jest ogrzewanie podłogowe, tak? Więc jakby stawiamy tutaj przede wszystkim na energooszczędność. Chciałam zapytać pana, jak dzisiejszy wieczór mija?
No, z przyjemnością tutaj jesteśmy, mija bardzo przyjemnie, dużo przerywników, jak to mówią, także wszystko tak, jak powinno być. Statuetka, duża satysfakcja? No na pewno, zawsze jest to, jak jeszcze ktoś mnie zauważył, no wiadomo, że jest to zawsze jakaś przyjemność, docenienie ileś lat pracy, no w moim przypadku 21 prawie. Pani myśli, jakie kryteria kapituła wzięła pod uwagę? Myślę, że chyba naszą nowatorskość, nasz dynamiczny rozwój, a przede wszystkim oryginalność, jaką przedstawiamy sobą, jaką instytucją, a także jak gdyby to, co możemy zaoferować turyście. Bo oprócz jak gdyby zwykłego zwiedzania, tradycyjnego zwiedzania, mamy ofertę, która wyjątkowo trafi do gustów i rodzin. Dzisiejszy turysta jest osobą nowoczesną, przyzwyczajoną do pewnego rodzaju kultury z wyższego jak gdyby poziomu, czyli poziomu takiego przede wszystkim, żeby miał wygodne zwiedzanie, bo to nie chodzi o jak gdyby temat, jaki prezentujemy i to, co chcemy zaoferować, tylko żeby ten turysta czuł się komfortowo. Chcielibyśmy poprosić o krótki komentarz do otrzymanej przez pana dzisiaj statuetki. No bardzo, bardzo to miłe wyróżnienie. Cieszę się, że redakcja dostrzegła 30-lecia samorządu terytorialnego. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w odbudowywaniu samorządu terytorialnego w 89 i 90 roku, a później do jego rozbudowywaniu w 98, 99 roku. No i miło mi słyszeć, że zdaniem wielu specjalistów to ta reforma odmieniła Polskę.